Pytanie od Gabi Krok. Gdzie pracujesz? Gdzie pracuję? No, w chwili obecnej po prostu zajmuję się swoim Instagramem, YouTube'em i nie mam takiej stałej pracy. A powiedz mi właśnie, bo tutaj to jest ciekawy temat, czy ty masz jakiś taki plan, wizję swojej medialnej kariery? Bo nie. Nie, nie, kochana, ja nie mam. Wiesz, ja nigdy nie miałam. Ten program to była naprawdę, to był taki, można powiedzieć, trochę wypadek przy pracy, bo to było po prostu taki mega spontan. Wiesz, o co chodzi? Ja tam pojechałam bez jakichś wielkich nadziei. Tak się złożyło akurat, że wygrałam ten program. Więc wiadomo, że moje życie się bardzo teraz zmieniło, ale nigdy nie miałam na to jakiegoś wielkiego oparcia, nigdy nie miałam na to planu. To po prostu sobie leci swoim torem. To, ile mi jeszcze to da korzyści, to zobaczymy. To, ile da mi to nie korzyści, bo też jest bardzo dużo takich minusów tego życia, ponieważ jestem właśnie ciągle wystawiana tutaj na pokaz i właśnie sama czytasz na pewno te hejty wszystkie, więc wiesz, jak to wygląda. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ja nie mam absolutnie żadnego planu. I tyle. Po prostu. Będę robić dalej, co robiłam do tej pory. Tak, ja ci powiem jedno. Konsekwencja. Sama sobie to zawsze też powtarzam, bo gdzieś tam dzięki temu można potem dalej dojść. No a ten program naprawdę otworzył ci, mam wrażenie. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest w ogóle, wiesz, no życie przed a po to jest no niebo a ziemia na pewno i jestem za to oczywiście mega wdzięczna, dlatego absolutnie nie żałuję, że tak się stało. No szkoda po prostu, że nie udał się ten związek, szkoda, że już tak to totalnie bajkowo się nie skończyło, bo byłoby wiadomo, że super. No ale ja po prostu chyba właśnie nie mam szczęścia w miłości, zauważyłam, więc zobaczymy, no. Nie mów tak, pozytywne nastawienie moim zdaniem jest wszystkim. Oczywiście, pozytywne nastawienie, nie zamykanie się w sobie, spotykanie się właśnie z przyjaciółmi, ze znajomymi w takich chwilach, takie zajęcie się sobą. To jest bardzo ważne, żeby po prostu nie siedzieć w domu, nie zamulać, no i się nie dołować, no bo po co?